Dobry wieczór, szczęść Boże, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Jan Paweł II, Posługa Myślenia, na naszym cyklu wykładowym organizowanym wspólnie przez Instytut Myśli Józefa Tischnera, z którego gościny tutaj korzystamy, przez Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II i Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego, który reprezentuję. Bardzo serdecznie chcę przywitać naszego gościa tego wieczora, panią doktor habilitowaną Anastazję Seul z Uniwersytetu Zielonogórskiego, panią profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dwa słowa na jej temat. Jest literaturoznawczynią z doktoratem na Uniwersytecie Poznańskim na podstawie powieści biblijnej Romana Brandstettera Jezus z Nazaretu. Jest również teologiem, również doktorat na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Teologii z Biblistyki, z Teologii Biblijnej. W 2015 roku obroniła swoją habilitację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z odwołań do literatury polskiej w wypowiedziach Jana Pawła II. Jak rozumiem, następny etap tego projektu badawczego to jest teraz praca nad odwołaniami do literatury powszechnej w myśli Jana Pawła II. I to jest między innymi temat naszego dzisiejszego wieczoru, literatura piękna w wypowiedziach świętego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie panią profesor witam w Krakowie. Dziękuję za przyjazd z tak daleka. I bardzo proszę o wygłoszenie wykładu. Dziękuję ślicznie. To tyle. Będę chciała podzielić się tym, nad czym pracuję już trochę wiele lat. Są to odwołania do literatury. Literatura jest dla mnie czymś bardzo cennym, czymś, co daje poznanie siebie, poznanie świata, rzeczywistości. I to, w jaki sposób Jan Paweł II odczytuje literaturę, jak ją patrzy, jest dla mnie osobiście ważne i dlatego cieszę się, że mogę się tym zajmować. Przez wiele lat pracowałam nad tekstami, właśnie jak już ksiądz profesor powiedział, nad odwołaniami do literatury polskiej. I częściowo podzielę się z Państwem tym, co już wypracowałam wcześniej, a obecnie pracuję nad literaturą obcą, powszechną, która również jest cytowana przez papieża. To jest, tak mniej więcej wygląda zarys mojej wypowiedzi. I zaczniemy od autorów, których Jan Paweł II cytował, będąc poza granicami kraju. Ważna jest data, zobaczmy 22, a więc sam początek, ingres. I tego dnia, gdy oczy całego świata były zwrócone na Watykan, Jan Paweł II cytuje nam Sienkiewicza. Zobaczmy, że jest to fragment z Quo Vadis, a więc utworu, który w jakiś sposób dotyczy tego, co jest istotne dla chrześcijaństwa. Henryk Sienkiewicz w swoich wspomnieniach, w zapiskach mówi o swoim spotkaniu z kapliczką na Via Appia Antica. Był tam z swoim przyjacielem Henrykiem Siemirackim i właśnie Siemiracki opowiedział mu tę legendę o Piotrze, który uciekając z Rzymu spotkał Jezusa właśnie na tej drodze i właśnie to do dziś mamy zapisane w Quo Vadis. To właśnie było bezpośrednią inspiracją dla tej myśli, aby jednak przedstawić dawną historię. Jan Paweł II dosłownie nie cytuje noblisty, ale ta sama wypowiedź wpleciona w ten kontekst
początku pontyfikatu i początku właśnie tej nowej drogi, która otwierała się przed Janem Pawłem II, była bardzo istotna. Może ciekawą rzeczą jest także wizerunek Jezusa Chrystusa, jaki jest tutaj przedstawiony właśnie w tym fragmencie, że jest on gotów po raz drugi, jeśli byłoby to możliwe, oddać swoje życie. Tak niezgłębione miłosierdzie Boże ujawnia tutaj i Henryk Sienkiewicz, i Jan Paweł II. Drugi raz mowa jest o tekście Quo Vadis, gdy Jan Paweł II w Rzymie oglądał film właśnie Quo Vadis, to była premiera. Potem został zapytany przez Vittorio Messoriego, jakie są jego wrażenia z tego filmu, jakie są wrażenia z lektury powieści. Jan Paweł II powiedział, cytuję: oczywiście przeczytałem Quo Vadis i później czytałem go na nowo wiele razy, zarówno przed, jak i po święceniach kapłańskich. Jest to książka, która sprawiła i sprawiać będzie wiele dobra. Za dramatyzmem i wciągającą akcją tej powieści historycznej kryje się również właściwa katecheza. Mówią mi, że drukuje się ją na nowo i sprzedaje we wszystkich językach. Cieszę się jako Polak, lecz również jako chrześcijanin. Tak więc to było takie pierwsze spotkanie z twórczością polską podczas ingresu. Później mamy Norwida. Norwid był autorem, tu już właśnie mówiłam panu, najczęściej cytowanym, absolutnie najczęściej cytowanym przez Jana Pawła II. Pewnie znamy tę sytuację z jego życia, gdy jako nastolatek recytował w konkursie recytatorskim wraz z panią Królkiewiczówną tekst. W konkursie wystąpił z tekstem, właśnie z fragmentami Prometidiona. Ale nie zajął pierwszego miejsca, ponieważ pierwsze miejsce zajęła właśnie jego koleżanka, któraż to recytowała: o szyby, deszcz dzwoni, jesienny i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny. Łatwiej było młodym czytelnikom, słuchaczom odebrać ten tekst o szyby, deszcz dzwoni, aniżeli intelektualną lirykę Cypriana Norwida. Ale chyba Karol Wojtyła się co nad tym nie speszył, że nie zajął pierwszego miejsca. Być może nie chodziło mu w życiu o pierwsze miejsca. Ten fragment o tym, że piękno jest kształtem miłości, tutaj celowo zaznaczyłam, był również wiele razy przywoływany przez Jana Pawła II, jak gdyby chciał zwrócić uwagę na to, co jest istotne w imieniu Boga. Ten fragment jeszcze powróci, może nie ten fragment, tylko ten fragment, ta myśl jeszcze powróci, gdy dojdę do Dostojewskiego, ale na razie jestem przy tym fragmencie, gdy zawołanie piękne jest kształtem miłości jest bardzo istotne z chrześcijańskiego punktu widzenia, gdy weźmy się pod uwagę to, że w Biblii również Bóg jest oznaczany imieniem piękny. Bardzo wyraźnie czytamy u świętego Augustyna: o piękności zbyt późno ciebie poznałem. Tutaj mamy Cypriana Norwida z Baku. Byłam zdziwiona, że właśnie w tym kontekście nagle pojawia się Norwid. I to nie była wypowiedź przygotowana, napisana wcześniej na kartce, tylko to była wypowiedź spontaniczna. Proszę przeczytać kontekst. Na zakończenie spotkania młodzi artyści wykonali kilka utworów muzycznych. Między innymi Ave Maria wtedy było, pamiętam. I właśnie te cztery elementy: piękno, zachwyt, praca, zmartwychwstanie. Norwid łączył ze sobą i Janowi Pawłowi II bardzo odpowiadało to połączenie. Piękno ma swoje źródło tam, gdzie ucieleśnia się miłość i dlatego zachwyca, czyli porywa, podnosi, zachęca. Stefan Sawicki, wyjaśniając ten fragment,
Stefan Sawicki jest literaturoznawcą z KUL-u. Wyjaśniając ten fragment pisze, cytuję, dwuznaczeniowość słowa zachwycać jest znamienna. Chodzi tu nie tylko o fascynującą pracę, lecz wręcz o skuteczne włączenie się w jej rytm. Piękno zachwyca w rozumieniu Norwida do pracy, gdyż zarówno jest jej celem, motywacją, jak i czynnikiem wspomagającym, ubłogosławiającym w ludzki wysiłek. Sztuka w obu przypadkach staje się ogniwem, które pośredniczy między pracą a pięknem. Jeszcze będąc w Polsce, na jednej z pielgrzymek w Polsce, Jan Paweł II powiedział, jak gdyby, że nazwał Cypriana Norwida prekursorem Soboru Watykańskiego II, jako tego właśnie, który wskazuje na połączył pracę ze zmartwychwstaniem, jak gdyby takie światło nadprzyrodzoności na to, co jest codzienną ludzką pracą. Gdy spojrzy się na czas, w którym Jan Paweł II został wybrany, a więc lata, w których uczyło się na przykład w szkole, że praca stworzyła człowieka, myślenie jest funkcją wysoko zorganizowanej materii, o takie rzeczy się młodzież uczyła. No i Jan Paweł II pokazuje, że ta praca to jest właśnie coś, co prowadzi do zmartwychwstania. I ta praca połączona z pięknem. Może też tu jest istotne, że piękno, praca, zmartwychwstanie, te elementy łączą się ze sobą na zasadzie sprzężenia zwrotnego, a więc tworzą w wymiarze ponadczasowym, nadprzyrodzonym, tworzą człowieczeństwo. Tu jest napisane Lisieux, Francja. Tak. Zobaczmy, w jakim jeszcze kontekście pojawił się ten sam cytat. Chodzi tutaj Janowi Pawłowi II o pracę nad sobą. I to jest ten element związany ze zmartwychwstaniem. Nie wiem, czy widać, zaczyna wołać całym sobą Abba Ojcze na dole. Spotkanie z świętością Teresy z Lisieux zachęciło, jak gdyby pozwoliło Janowi Pawłowi II, ażeby też wskazać na Norwida, który i przez pryzmat świętości świętej Teresy z Lisieux odczytywać wezwanie do pracy nad sobą, jako też element bardzo istotny dla człowieczeństwa. Kolejny fragment Dostojewski, tym razem również nie był cytowany w Rosji, ponieważ tam Jan Paweł II nie doszedł, nie dojechał. Ale to spotkanie w Austrii też... Czekaj, też to nie zobaczy mocy. Ojej. Sformułowanie piękno ocali świat, pewnie je wszyscy znamy. Słowa te wypowiada książę Myszkin. Jest to literackie wcielenie ewangelicznego chrystianizmu. Ukazuje to piękno, które zbawi świat w takim rozumieniu, jakim rozumiał je Dostojewski. U Dostojewskiego bardzo wyraźne było połączenie dobra, prawdy i piękna, tej trójjedni platońskiej, którą też bardzo często Jan Paweł II jak gdyby cytował. Według Dostojewskiego odseparowanie piękna od dobra i prawdy prowadzi do jakiegoś zaburzenia, prowadzi do, cytuję, falsyfikacji piękna, gdyż faktycznie oznacza podporządkowanie piękna kłamstwu, fałszowi. Dostojewski w swojej twórczości nigdy nie stawiał piękna ponad dobro i ponad prawdę. Dobro oddzielone od prawdy i piękna jest tylko nieokreślonym uczuciem, bezsilnym porywem. Prawda abstrakcyjna jest pustym słowem, a piękno bez dobra i prawdy staje się bożkiem. Jest to taka smutna konstatacja, ale
ale we współczesnej kulturze, o czym mówił także Miłosz, zachodzi jakaś taka, o kulturze, którą przykrył całą smutku, to jest cytat Jana Pawła. Miłosz mówi właśnie o takich niebezpieczeństwach zwyrodnienia kultury, która staje się antykulturą, gdyż rozdzielona została ta trójjednia. Tutaj mamy braci Karamazow. Jeżeli Boga nie ma, wszystko jest dozwolone. Jest to również przemyślenie, z którym zupełnie zgadza się Jan Paweł II. Możemy powiedzieć, że jest to cytat funkcji alegacyjny, jak gdyby pokazuje dzieje kultury współczesnej, która kwestionuje porządek moralny, że właściwie ta kultura no właśnie staje się antykulturą. Może słowo o Fiodorze Dostojewskim. Ta zasada, że jeśli Boga nie ma, wszystko jest dozwolone, została sformułowana już wcześniej w Europie Zachodniej, XIX wiek. I pojawiła się ta teoria, że człowiek ma prawo opierać się wyłącznie na swoich zachciankach i swoich kaprysach. I słowa te zostały zwerbalizowane w dziele Maxa Stirnera, jedyny i jego własność. To jest 1845 rok. Także takie były korzenie tej myśli. Następny autor cytowany poza granicami swojego kraju to Francuz Léon Bleu, biedna kobieta. Autor był człowiekiem bardzo kontrowersyjnym, miał bardzo wielu wrogów, niewielu przyjaciół, klepał biedę. Jego twórczość bardzo bulwersowała wielu, dlatego że był bardzo radykalny, ale może lepiej to powiedzieć, był skrajnym w swoim rozumieniu chrześcijaństwa. Ten fragment z Biednej Kobiety jest fragment, to jest powieść, można powiedzieć, autobiograficzną. Napisał dwie powieści autobiograficzne i w niej przedstawia jak gdyby także swoje elementy swojego życia, bo to, może to nie jest dosłownie powieść autobiograficzna, o motywach może tak. Był człowiekiem, który nawrócił się dosyć tak radykalnie w młodym wieku, taki neofita, i był bardzo wierny tym swoim poglądom chrześcijańskim, które przyjął. I za wszelką cenę dążył do świętości. Uważał, że właśnie smutne jest tylko to, że nie jesteśmy święci. Może ważne jest, że Jan Paweł II wtedy w Sofii, w Bułgarii, spotkał się z młodzieżą i na spotkaniu z młodzieżą te słowa zacytował, wskazując na to, co jest celem życia, także zapisanym w tekstach literackim. Mamy tutaj Goethego, Santiago de Compostela. Wtedy Jan Paweł II tam pielgrzymował. Jak gdyby pozwolił odkryć na nowo Santiago de Compostela jako to miejsce, do którego przez wieki pielgrzymowała Europa, która stała się przestrzenią integrującą Europejczyków bez względu na, właśnie mam tu napisane, ludy europejskie, romańskie, germańskie, celtyckie, tak? Właściwie wszyscy pielgrzymowali do grobu świętego Jakuba i to było czymś, co integrowało Europę przez wiele stuleci. Później z tą integracją było gorzej. Natomiast od pobytu, od przyjazdu Jana Pawła do Santiago de Compostela, jak gdyby ożywił się na nowo ten ruch pielgrzymkowy, zaczęły powstawać, są odnawiane szlaki właśnie jakubowe. No z Polski też jest ich kilka. I jak gdyby to wołanie Goethego, że świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu, nie jest właściwie cytatem z jego wypowiedzi. Szukałam tego w kilku miejscach i właściwie znalazłam w źródłach niemieckich, że są to słowa przypisywane Goethemu,
ale skoro są przypisywane Goethemu, ale tak bardzo funkcjonują w literaturze, że są przypisywane, więc pozwoliłam sobie go tutaj umieścić, gdyż na pewno jest to coś zbieżnego z myślą i Jana Pawła II, i Goethego. Niektórych autorów Jan Paweł II cytował, tylko wymieniał ich nazwiska, nie nawiązując do konkretnego utworu literackiego, a o niektórych wprost cytaty znajdą, niektóre cytaty można znaleźć. Ja przeczytam fragment właśnie z tego utworu, w której Pyrzy stosuje taką metaforę nadziei jako dziewczynki. Cytuję. Co mnie zadziwia, to nadzieja, mówi Bóg, i nie mogę wyjść z podziwu. Tak drobna nadzieja, tak niepozorna, tak wątła dziewczynka, nadzieja nieśmiertelna. Ona sama, niosąc innych, przejdzie przez światy skończone. Jak gwiazda, która wiodła trzech króli gdzieś ze wschodu do żłóbka mego syna. Tak samo płomyk drżący prowadzić będzie cnoty i światy. W poemacie tym autor rozwija taki wątek, że są trzy siostry, starsza wiara i miłość, a najmłodsza to nadzieja. I one prowadzą tą młodszą siostrzyczkę niby za rękę. A tak naprawdę to okazuje się, że to ta najmłodsza siostrzyczka ich prowadzi. Jest to taki obraz zaczerpnięty właśnie z doświadczeń osobistych, może z przeżyć metaforycznych, które ujął w formie metaforycznej. Jest opis, w tym poemacie jest opis procesji Bożego Ciała. Dostojnie kroczą te dwie siostry wiara i miłość. A ona, nadzieja, najmłodsza, taka dziewczynka biegająca, wyrywa się naprzód, ciągle zawraca, cytuję. Miałaby ochotę skakać przez listowie, drzewo ścięte, świeżo oberwane. W miejscu nie może ustać przy ołtarzach. Chciałaby iść bez przerwy, iść do przodu, skakać, tańczyć. Taka jest szczęśliwa. Nadzieja wydaje się czymś być bardzo niepozornym, właśnie mała. Mała dziewczynka, mała córeczka. Ale ta nadzieja ma nieskończone horyzonty. Rozwijanie cnoty nadziei prowadzi do tego, że można zatrzymać się w Bogu, który jest sam godny zaufania. Cytuję jeszcze raz fragment tego poematu. Miłość kocha to, co jest w czasie i w wieczności, Boga i bliźniego. Podobnie jak wiara widzi Boga i stworzenie. A nadzieja lubi to, co będzie w czasie i w wieczności. Nadzieja lubi jeszcze to, co się nie stało, a przyjdzie. Takie nawiązania do twórczości autorów czasami są właśnie wprost jednym zdaniem oznaczone, a czasami jest przywołanie samego nazwiska. Tutaj mamy nazwisko Grahama Greene. Jeżeli źle przeczytałam, to przepraszam. To jest Amerykanin, to jest autor, który napisał wiele powieści bardzo znanych w krajach anglosaskich. Miałam tu na myśli Spokojny Amerykanin, Nasz człowiek na Hawanie. To są utwory, które mają wartość też reportażu. Autor wskazuje z wielką przenikliwością na świat anglosaski, na jego zagubienie. Odsłania pewną taką dychotomię, jaką w tym świecie dostrzega. Obecnie jest tam motyw załamania wartości religijnych, poszukiwania pewnej ciemności, jakiej człowiek doświadcza. Nazywany jest twórcą, nie wiem dlaczego to nie widać dalej, nazywany jest twórcą, traktowany jest jako literacki globtroter.
Kolejny z wymienionych tutaj autorów to Bernanos. To także znany w tradycji francuskiej. Również podejmuje temat nadziei, wbrew nadziei pośród walki, samotności, zagubienia. Do tego autora jeszcze wrócę przy okazji wypowiedzi na temat Maryi. Teraz są literatury narodowe albo te, które wskazują na dany naród, bo okazuje się, że nie każdy z hymnów narodowych był pisany przez przedstawiciela danego narodu. Tutaj mamy hymn Austrii, który został w 2011 roku. Parlament Austrii zmienił nieco jego tekst. W tekście początkowo była mowa o tym, że Austria jest narodem wielkich synów i córek, a przedtem było wielkich synów, więc zostały córki dodane. I ten fragment o braterskich chórach zastąpiono fragmentem radosnymi chórami. Może przeczytam kontekst. Kraju gór, kraju nad rzeką, kraju pól, kraju katedr, kraju młotów rosnący w siłę, tyś narodem wielkich synów i córek, ludzi o niezwykłym pięknie, sławiona Austrio, sławiona Austrio. Gwałtownie cię atakowano, okrutnie odmawiano praw, leżysz w centrum globu jak dzielne serce. Tu mamy przetłumaczone, leż, jesteś pośrodku tej ziemi niczym serce mocne. To kwestia tłumaczeń jak zawsze. Od czasów swoich przodków dźwigasz ciężar wzniosłego powołania. Dzielna Austrio, dzielna Austrio. Mężnie wkraczamy w nowe czasy, wolni i ufni. Pracowici, pełni nadziei, jedynym radosnym chórem. Ojczyzno, ślubujemy ci wierność, ukochana Austrio, ukochana Austrio. Zobaczmy kontekst tej wypowiedzi, że również Jan Paweł II zwraca uwagę na wartość nadziei. Przechodzę tutaj do Marko Marulicza, jest przedstawicielem literatury chorwackiej. Żył mniej więcej w tych samych czasach co Jan Kochanowski, a więc taki renesans, znaczy wcześniej niż Kochanowski, ale jest przedstawicielem renesansu, bo wiadomo, że tam renesans był nieco wcześniej. Jest bardzo znany jego tekst Modlitwa przeciw Turkom. Chodziło o to, że wiadomo, najazdy tureckie i ci Chorwaci, w ogóle mieszkańcy Bałkanów w nieustannym zagrożeniu. Ten tekst, Modlitwa przeciw Turkom, składa się ze 172 wersów. Powstał między 1493 a 1500 rokiem. Jest napisany 13 z głoskowcem o rybach parzystych. Współczesny literaturoznawca odkrył, że w poemacie tym zawarty jest akrostych, który można odczytać po łacinie. Tekst był pisany po chorwacku, bo Marko Marulicz był poetą dwujęzycznym. Ale właśnie gdy się odczyta jako akrostych, to możemy znaleźć zdanie. Tylko nieskończona moc Boga może wybawić nas od niewoli naszego nieprzyjaciela Turka. Solus Deus potens not liberare de tribuna lecione imicorum Turcum sua potentia infinita. Akrostych stanowi więc główną ideę myśli przeciwko Turkom. Jan Paweł II. Może przeczytam ten fragment cały. Wy również ofiary wojny, ranni, sieroty, wdowi, uchodźcy i wygnańcy, bądźcie wierni cierpiącemu Chrystusowi. Niespełna 500 lat temu Marko Marulicz, ojciec literatury chorwackiej, w sytuacji podobnej do dzisiejszej wyraził zgrozę, ale i wiarę chrześcijan w obliczu doznanych cierpień. I tu jest cytat. Do ciebie wołamy w płaczu niepocieszeni. Wzywał Boga, dodając chrześcijańską nadzieją, cytuję, jeżeli zechcesz z nami pozostać, o Panie, zdoła przeżyć lud dziś ginący. Tutaj ten fragment właśnie chrześcijańskiej nadziei jest bardzo mocno obecny. Jan Paweł II kończy swoją wypowiedź mówiąc,
Na moc płynącą z wiary możecie liczyć również i wy, Chorwaci żyjący w naszych czasach. Wiadomo, że to były wtedy czasy zagrożenia z powodu islamu. I można myśleć, że jakieś elementy współczesne są również. Może tylko tyle, że pozycja Marka Marulicza jest porównywalna do pozycji Jana Kochanowskiego. Jak nasz Jan Kochanowski jest uważany za twórcę literatury polskiej, tak podobnie Marulicz. W swoim narodzie oczywiście. Tutaj mamy fragment hymnu Piękna nasza ojczyzno. Lepa nasza domowina, to znaczy w słowie piękna nasza ojczyzno, i ten właśnie fragment papież przywołał, mówiąc o pięknie przyrody chorwackiej, czymś o pięknie, a jednocześnie wzywając do troski o tę przyrodę, korzystania z tej życiowej przestrzeni, którą opatrzność dała człowiekowi. I zadanie człowieka, który otrzymał od Boga dar życia, dar świata, aby był opiekunem, stróżem, kustoszem, nie powiem, przyrody. Ten utwór już był napisany, znany był już w 1835 roku, był już wtedy wydrukowany. Stał się bardzo znany do tego stopnia, że pojedyncze fragmenty z Liepa nasza domowino były wypisywane na różnych przedmiotach kultury materialnej. Muzyka została skomponowana już w 1846 roku. No i popularność pieśni bardzo wzrosła, gdy w Zagrzebiu była organizowana taka wystawa gospodarcza, na której jak gdyby prezentowano także różne pieśni, to właśnie ten hymn zdobył bardzo wielką popularność. I właściwie w świadomości chorwackiej był czymś, co identyfikował co pozwalało narodowi chorwackiemu jak gdyby się zjednoczyć. Sam tylko incipit, Lepa nasza domowino, stał się dla Chorwatów jak gdyby takim znakiem rozpoznawczym, że to jesteśmy my Chorwaci. Cały utwór nawiązuje do takiej topiki arkadyjskiej, piękno chorwackiego krajobrazu, ale jednocześnie trud pracy, ludzie, którzy podejmują wysiłek, ale wysiłek pracy na roli, ta ziemia jest dosyć trudna do uprawiania, znajdują też wiele czasu na to, ażeby wspólnie się spotkać, bawić, tańczyć. Śpiew, taniec, muzyka to było coś, jest do dzisiaj w kulturze chorwackiej, w kulturze w ogóle tych narodów bałkańskich bardzo wyraźnie obecna. Wojna była traktowana jako tylko taki przerywnik, który zakłóca na chwilę bieg dziejów, ale później dalej ta idylliczność, ten spokój, cisza. Więc jest to takie miejsce umiłowane, ojczyzna jako miejsce umiłowane. Można też potraktować, że te słowa są metonimią całej Chorwacji. I do dzisiaj tak jest. Może tylko jeszcze jeden element, może taki element polski, że był czas, kiedy Chorwaci jak gdyby też bardzo identyfikowali się z tekstem naszego Mazurka Dąbrowskiego, jak gdyby istniał taki parafraza Mazurka Dąbrowskiego, istnieje w języku chorwackim i jest tam również znana i śpiewana, nieco inaczej to wygląda, te słowa są nieco inaczej, no ale jest to bardzo wyraźne nawiązanie do naszego hymnu. Bombaj, Indie. Tutaj również przedstawiciel kultury indyjskiej. Chciałam zauważyć, że pojawia się ten cytat w kontekście szacunku dla życia, który jest o wiele bardziej widoczny właśnie w krajach indyjskich niż może w Europie, w krajach azjatyckich niż w Europie. I tutaj jest właśnie element przyjęcia dziecka z miłością.
autor bardzo znany, popularny, jest też bardzo reprezentatywny dla Indian, dla krajów, dla Indii. Tutaj mam pewną ciekawostkę, a mianowicie znalazłam ten cytat z roku 1900, to tłumaczenie z roku 1923. Nieco inaczej brzmi, ale chyba ładniej. Narodziny każdego dziecięcia zwiastują, że Bóg nie sprzykrzył sobie jeszcze człowieka. Nie wiem, czy Jan Paweł II miał dostęp do tego cytatu, czy nie, ale ukazał się już w 1923 roku, był znany. Kolejny ukłon w stronę pisarzy narodowych to John Svensson na Islandii, w Reykjaviku. Ten autor był bardzo znany, jego teksty były tłumaczone na wiele języków. Pisał po niemiecku i z niemieckiego były tłumaczone na wiele języków. Jeździł też po całej Europie z odczytami, w których jak gdyby no, dzielił się swoją twórczością. Był także pisarzem, który tworzył dla dzieci, dla młodzieży, więc to było dosyć ważne, że miał takie dosyć swoje miejsce dobrze zaznaczone w kulturze Islandii. To przemówienie w Reykjaviku Jana Pawła II też miało swój taki właśnie kontekst, że spotykał się z ludźmi, którzy właśnie prawie w każdym narodzie Jan Paweł II spotykał się z przedstawicielami kultury, sztuki, literatury. Zależało mu na tego typu spotkaniach. Bardzo często także spotykał się z młodzieżą, więc to spotkanie, podczas którego mówił o autorze książek dla młodzieży, zresztą nawet wydawanych w Krakowie, tłumaczonych w Krakowie przed wojną, zanim komuna nie ścięła, to na 1947-1948 roku, a także dwudziestolecie międzywojennym w Polsce pojawiają się tutaj w Krakowie jego opowiadanie, jego powieści. Zdobył międzynarodowy rozgłos jako autor 12 autobiograficznych powieści dla młodzieży. Bohaterem tych powieści jest on sam jako Noni. Jest to forma imienia Jon. Został jezuitą i jego działalność odczytowa była bardzo, bardzo dobrze przyjmowana. Autor dbał o to, żeby przede wszystkim młodym ludziom przekazać te wartości, którymi żył, żeby przekazać te wartości, które były dla niego ważne, a więc życie rodzinne, uczciwość, rzetelność, pracowitość, a także jakaś taka tężyzna, siła fizyczna. Islandia jest wyspą, trzeba sobie poradzić, trzeba wyjechać, trzeba wypłynąć, żeby coś złowić. I tam jest taka książka dwóch chłopców, którzy czółnem przepływali tam na te połowy, więc jest taka wartość wychowawcza bardzo wyraźna. Może zacytuję dalszy ciąg z tej wypowiedzi papieża. Cytuję. Dzisiaj jednak rodziny stoją w obliczu nowych, groźnych nacisków, którym można stawić jedynie czoła przez odnowiony i pogłębiony szacunek dla życia i miłości. Sprawą podstawowej wagi jest odzyskanie świadomości prymatu wartości moralnych, podjęcie refleksji nad ostatecznym sensem i jego transcendentnym przeznaczeniem. W takim kontekście był cytowany tenże autor. Jesteśmy teraz na Kubie. Ja może przeczytam, bo widzę, że tutaj nie. Felix Varela nie był w sensie dosłownym pisarzem, autorem tekstów literackich. Był raczej znanym autorem tekstów kultury, ale jego poczytność, jego znajomość, szacunek, jakim się cieszył w swoim narodzie, była bardzo znana. Ukształtowana była przez różne wpływy i przez kulturę hiszpańską, która przyniosła katolicyzm, kulturę afrykańską, w której religijność została zaszczepiona, chrześcijaństwo, i przez kulturę tych społeczności imigrantów, a więc to taki tygiel różnokulturowych. I Varela w tym tyglu próbował odnaleźć to, co tworzy kulturę kubańską, jak gdyby próbował
zjednoczyć tych ludzi wokół oczywiście chrześcijańskich myśli. Był traktowany jak ojciec kultury kubańskiej. Oczywiście, że tutaj widzimy, że są, może te cytaty nie będę czytać, widać, prawda? Jan Paweł II wielokrotnie cytował Varela. Ja go tutaj mam 4, 5, 6, 7, 8 razy mam zacytowanego, więc to jest tylko taki przykład, jak nawiązania do tej literatury i kultury narodu, w którym był, były dla papieża istotnym, ażeby okazać jak gdyby szacunek narodu, do którego przyjeżdża. Teraz przechodzę do tej drugiej części, w której mówię o nawiązaniach do literatury danego narodu właśnie w Polsce w tym momencie. Znowu mamy Norwida. Widzimy, że to jest tekst z Wadowic. Nawiązanie do nowej pioski Norwida jest dosyć ciekawe, ponieważ pojawia się zarówno na samym początku, gdy Jan Paweł II przybywa do Polski na lotnisku w Okęciu po raz pierwszy oraz tutaj po raz drugi w Wadowicach już w 1999 roku. Po raz kolejny zwraca uwagę na wartość rodzinnej ziemi, szacunek, kulturę i chrześcijańskie tradycje. Ten cytat Norwida, jak odwieczny Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, zwraca uwagę na tożsamość kulturową, chrześcijańską, osobistą Polaków, którzy no, przez wieki witali się słowem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny autor cytowany, no nie tak często, ale jednak, Leopold Staff. Może przeczytać sobie fragment, już przynajmniej widać. Ten fragment „Wolność nie jest ulgą, ale trudem wielkości” został zapisany przez Leopolda Staffa w takim kontekście. Cytuję wiersz. Tak żyj i takiej kochaj się w wolności, w niej dobrowolne swe uwielbiej prawo, bo wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości, bo wolność nie jest wygodą, lecz sławą. Papież, komentując te słowa, skupił się na ogólnoludzkim, duchowym sensie rozumienia wolności. Wolność, którą Bóg dał człowiekowi, może być przez niego używana dobrze albo źle. Cytuję. Wolności bowiem człowiek może używać dobrze lub źle, może nią budować lub niszczyć. I to było również w tej samej homilii odprawionej w Częstochowie 19 czerwca. Papież zwraca uwagę na konsekwencje decyzji człowieka. W dalszym ciągu homilii podkreśla także religijne rozumienie wolności, a nie tylko polityczne. Zwracam uwagę, że to jest 93 rok, więc stan wojenny dopiero tak trochę zelżał. Cytuję. W jasnogórskiej ewangelizacji zawiera się wezwanie do dziedzictwa synów Bożych, wezwanie do życia w wolności, do czynienia dobrego użytku z wolności, do budowania, a nie niszczenia. A więc papież zwraca uwagę na to, że jesteśmy jak gdyby zaproszeni, wezwani do tego, żeby bardzo odpowiedzialnie traktować dar wolności, że jest to trudne zadanie, ale na miarę ludzkiej godności. Te z kolei słowa Norwida zostały wypowiedziane w Toruniu, gdy Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami środowisk uniwersyteckich. Było to dosyć ważne spotkanie ze względu na to, że no niekoniecznie w
we wcześniejszych latach środowiska uniwersyteckie, choć Schneeman jest do dziś no dobrze, może zacytuję fragment, w którym Norwid podkreśla znaczenie wolności słowa, znaczenie prawdy, która o której napisał Norwid, może cały cytat tak. Bo nadzieja jest z prawdy, z niej doświadczenie i wytrwałość, ale i sąd jest z prawdy. Powtórzę, bo nadzieja jest z prawdy, z niej doświadczenie i wytrwałość, ale i sąd jest z prawdy. Zobaczmy, że Jan Paweł II zatrzymał się tylko na pierwszym fragmencie tego zdania. Zwrócił uwagę na to, co w człowieku jest, co rodzi nadzieję, co rozwija. Aczkolwiek nie. Pewnie pamiętał o tym, co jest dalej napisane. Sąd jest z prawdy. Tutaj mamy Toronto. Jan Paweł II spotyka się z Polonią. Widać tym razem. Poczekam tak. Fragment, który przywołuje papież, no jest cytatem z Za chlebem Sienkiewicza. Również jest on wpisany w kontekst narodowy, kulturowy przeszłości. U Jana Pawła bardzo wyraźna jest świadomość, którą się dzieli z czytelnikami, ze słuchaczami, że nie można żyć teraźniejszością i przyszłością, jeżeli zapomni się o swoich korzeniach, o tym, kim, skąd człowiek pochodzi, kim jest, to o tym zakorzenieniu wielokrotnie mówi i także ten cytat na to wskazuje. Chciałam przeczytać dłuższy fragment za chlebem, dlatego że ten kontekst też wyraźnie wskazuje na to, co było istotne. Cytuję. W takich chwilach dusza dostaje skrzydeł w człowieku i co ma pamiętać? Pamięta. Co ukochał? Kocha goręcej. Za czym tęskni? Do tego leci. Wawrzon i Marysia uczuli też oboje, że choć ich tam wiatr niesie jako liście marne, przecie drzewo ich rodzinne, to nie ta strona, w którą jechali, ale tamta, z której odjechali. Polska ziemia, ona, zbożna, jedynym łanem się kołysząca, borem zarośnięta, słomianymi strzechami upstrzona, pełna łąk od kaczeńca złotych i wodą świecących, pełna bocianów, jaskółek, krzyżów przydrożnych, białych dworków, lip. I ona, co czapką rogata, pod nogi ima słowami pochwalony, a wita na wieki wieków odpowiada. Ona, wielmożna, ona, matka najsłodsza, taka poczciwa, ukochana, nad wszystko inne w świecie. Ten fragment już nie zacytowany przez Sienkiewicza, przez Jana Pawła II, ale tak bardzo nacechowany ekspresywnie, taki pełen metaforyki, jak gdyby wykorzystuje także motyw ojczyzny matki, który też był bliski papieżowi i wskazuje na to właśnie doświadczenie wspólnoty narodowej, wspólnoty z narodem i wspólnoty z Kościołem. Kolejny fragment też właśnie do Polonii w Argentynie, ale też Jan Paweł II bezpośrednio zwraca się tutaj, jest napisane, zwłaszcza do młodych. Pragnie przemówić słowami polskiego, no, znanego poety. Wezwanie do szacunku do tego, co było przeszłością, a jednocześnie wezwanie do rozwoju, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy.
A więc taka równowaga między tym, co było, a tym, co przed nami. I miłość jako element, który powinien łączyć tę przeszłość minioną z teraźniejszością i przyszłością. Także kolejny jak gdyby znak wartości, które były dla Jana Pawła ważne. Tak, przeczytany fragment, mogę iść dalej, idę. Tego samego dnia w Polonia, Kanada i nawiązanie do Mickiewicza. Tych nawiązań do Mickiewicza w twórczości, w wypowiedziach Jana Pawła jest także bardzo wiele. Chyba 14 razy jest cytowany sam pan Tadeusz, inne rzeczy również. To jedna też z części cytowanych, jeden z części cytowanych utworów. Znamienne, że gdy Jan Paweł II był w Ostrej Bramie, po prostu na Litwie, to w pierwszych słowach przywitał wszystkich mówiąc Litwo, ojczyzno moja, i mówił, co w ostrej świeci bramie. Tak samo, gdy przyjechał do Polski po raz pierwszy w 1979 roku i gdy był w Częstochowie, to swoje przemówienie, homilię w Częstochowie rozpoczął także w tych słowach, też zawarł cytat z Mickiewicza. A to jest, jesteśmy nadal w Ameryce, tylko że tam było spotkanie z Polonią, a to już spotkanie z Amerykanami. I cóż mówi Jan Paweł? Autorka cytatu żyła w latach 1847. Była Żydówką, która znalazła się w Ameryce, bardzo ciężko doświadczona prześladowaniami Żydów w Rosji. Sama została zapisana w poetyckiej formie sonetu. Ukazywała w swoim wierszu trudne losy narodu wybranego i ten jej tekst został bardzo przyjaźnie przyjęty przez Amerykanów do tego stopnia, że jedna z autorek pisze: autorka sonetu w zaledwie 14 linijkach zawarła najbardziej uwodzicielski i nieśmiertelny mit Ameryki, obietnicę nowej ojczyzny. Tutaj mam fragment tego, tutaj mam cały wiersz, znaczy fragment tego utworu, który cytuje Jan Paweł, gdyż został on zapisany na statuł wolności. Proszę zwrócić uwagę na samo zakończenie. Ono wyraźnie nawiązuje do tekstu Ewangelii: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Ten sam element zapisany zupełnie w innej formie. Jesteśmy teraz na Ukrainie i tutaj Jan Paweł II cytuje Szewczenkę. To taki Mickiewicz dla Ukrainy. Nawiązuje do wybuchu w Czarnobylu, to chyba był rok 82, pierwszy, ktoś pamięta Czarnobyl? Kiedyś był wybuch. Jan Paweł II, nawiązując do tego utworu, przepraszam, do tego zdarzenia, jak gdyby zwraca uwagę na potrzebę jedności, pokoju, przebaczenia, autentycznego humanizmu. Szewczenko jest autorem najbardziej znanym, najbardziej popularnym, najbardziej jak gdyby największą chlubą jest Ukrainy. Autorzy twierdzą, znawcy, że cytuję, z tego doświadczenia właśnie przemian w Europie zrodziła się nowa nadziei. Ważne jest, aby nie zawieść oczekiwań nurtujących dziś serca wielu ludzi, zwłaszcza młodych. Przy współudziale wszystkich trzeba koniecznie wspomagać rozkwit nowego, autentycznego humanizmu w ukraińskich miastach i wsiach. Jest to wizja, którą wasz wielki poeta Taras Szewczenko wyraził w znanych słowach: nie będzie wrogów, ale będzie syn i będzie matka, będą ludzie na ziemi. To też takie wyzwanie, może znalazłam fragment, no w takim tłumaczeniu, można oczywiście to też inaczej przetłumaczyć. Niemniej jednak papież, nawiązując do autorów, którzy byli najbardziej znani
składa jak gdyby hołd tym narodom, które odwiedza. Jesteśmy znowu w Baku, Azerbejdżan. Autor jest znany jako człowiek, znany jest z tego, że pisał po prostu myśli, aforyzmy, krótkie takie sentencje. Zobaczcie, jak pięknie brzmi ta. Nie jedz przed głodnymi, a jeśli to czynisz, zaproś wszystkich do stołu. Tutaj znowu jesteśmy we Francji, Bernanos, już cytowany, mówiłam, święci mają ducha miłości. To jest ta sama myśl, która wystąpiła u poprzedniego francuskiego autora tej biednej kobiety. Właśnie zaproszenie do wezwania do miłości. W innym fragmencie też, który Jan Paweł II przywołuje, to jest fragmentu pamiętnik wiejskiego proboszcza, jest cytat odnoszący się do Maryi, że ona jest młodsza od grzechu, jest młodszą latoroślą rodu ludzkiego. I tłumaczy to w ten sposób, że uznajemy ją za młodą, ponieważ nie starzała się z powodu grzechu. To jest tyle, co Kecharitomen. No i jeszcze jeden hymn narodowy, tym razem Liechtenstein. I właśnie to jest ciekawostka, że hymn ani melodii, ani słów, autorem melodii i słów nie jest przedstawiciel Liechtensteinu. Melodia została przyjęta prawdopodobnie z angielskiego hymnu narodowego albo z byłego szwajcarskiego, to się dyskutują rozmaicie. Autorem jest ksiądz rzymskokatolicki, którego ojcem był pastor, ale ten akurat zmienił wyznanie i wychował się w duchu katolickim. Nie wiem, w każdym razie przyjął. I jego tekst został bardzo tak dobrze przyjęty przez mieszkańców Liechtensteinu i do dziś funkcjonuje. Również to jest XIX wiek. To ja chyba będę już kończyć. Którą mamy godzinę? Bo jest zdecydowanie chyba już za późno, tak? Wszyscy. To naprawdę już za późno. Dobrze, ja tu jeszcze mam o literaturze. Tylko pokażę Augustyna, który go cytował. Niespokojne jest serce nasze. Znowu w Wilnie w innym kontekście, w Brazylii. Tutaj mamy fragment biografa świętego Franciszka Celano. Również powtórzony w Bośni i Hercegowinie. Hymny maryjne z Islandii. Stabat Mater to pewnie wszyscy znają. Tu jest Sław języku tajemnicy, święty Tomasz. Didache, tak. Tekst Didache nie został oczywiście napisany jako tekst pieśni, ale do słów z Didache została skomponowany fragment melodia, więc śpiewa się do dzisiaj. Tutaj mamy Tedeum. Tedeum jest wiele razy cytowany. A to już jest koniec i dziękuję.